Cześć, witajcie. Miło mi gościć na kanale jeńca Shui. Jest to jeden pojedynek od niego. Mamy tutaj też gracza Epamgreit, też znana postać. Rozpoczynamy zabawę. Oczywiście tryb otwarty. Damiria kontra Matka Namtaru. No, wystartowaliśmy. Na razie lekka wymiana kart. No, sporo tutaj kart w wydaniu premium. Fajnie się to wszystko świeci. Świetnie to wygląda w duelu. Zawsze się zachwycam takimi widokami. No niestety tutaj mumia jeszcze powraca na rękę rywala. Tutaj też cztery surowce u jeńca. Można zagrać dwie kreaturki. Magiczny przykupień. Ok. Wyciągnięty kosmiczny spell. Świetna kontra, ale jaja. To było dobre. No niestety tutaj mumie troszeczkę trolują na początku Damirię i jeńca Shui. Ale tutaj była świetna kontra, trzęsienie ziemi, dwie sztuki. Okej, okay, skupiony umysł. No, niezły deal. Odpadło niezłe zaklęcie, lodowa broń rywalowi. Ale jeszcze tutaj ma mocne karty. No dobra. Ładnie się tutaj nowe gracze kontrują. Ok, na razie blokowanie. Dwoma fajnymi kreaturkami. Sługa Urjabala i rodzicielka. O proszę, skok w czasie. No, zrobiło się tutaj troszeczkę niebezpiecznie. 8 punktów życia tylko ma Damiria. Tutaj po raz kolejny powróciła mumia do ręki swego właściciela. No.
Ale okej, tutaj rywal się troszeczkę wypukał z kart. No ładnie. Jest 6 kart. I tutaj sytuacja została opanowana. No, to jest też niezła kontra. Ogród ekstazy. Gracze nie mogą dobierać kart poza ich fazami uzupełnień. I wraca do ręki właściciela. To jest niezły temat w tej chwili. -8 do 9. Powolutku, powolutku tutaj też Jeniczui wbija damage. No, dzięki rodzicielkom, które zostawiają żetonik. No super. Tutaj jeszcze umiejka Damiri. No jest co odrzucać. No właśnie, tutaj jeszcze są dwa potężne zaklęcia. Jest już 13 surowców, także można tutaj kontrolować sytuację w tej chwili. Ogród ekstazy na przykład i odrzucenie kolejnego spela, ale tutaj trzeba uważać. Tutaj kolejne combo i kolejny spell ląduje na cmentarzu rywalowi. No bardzo, bardzo ładnie tutaj gra Jeniczui, chociaż tutaj Epam Great też ładnie rozgrywa swoje tury. Zobaczmy, jak to się dalej potoczy. Oj. Użyte aż dwa roje insektów. Tak, jest. Zniszczony mogilnik. No super. No, niezła opcja, księżycowy Feniks. Jeszcze parę kart jest na cmentarzu. No a tutaj, jak widzicie, jest potężne zaklęcia. Ma na ręce Jeniczui. Ale rywal ma tylko jedną kartę. Zakazany płomień. No jest, gniew natury odpalony. Damiria przechodzi do ofensywy. Ale na krótko.
Ładny pojedynek. Wszystko się tutaj świeci dookoła. Tak jest. Powróciły karty. Co to się tutaj stało? Jest tutaj Armagedon. Okej, odpalony. Lekka zwiecha. Wszystko gra, gramy dalej. No niesamowita karta, ekstazy. Chyba pierwszy raz u mnie na kanale. No, a na pewno w takiej roli. Świetne zakręcie. Tylko Feniks na ręce u rywala. Dwie karty na cmentarzu. Kolejna wymiana. No w sumie niezła opcja. Troszeczkę szkoda tego sukuba. No zobaczmy. Same zaklęcia i łuty szczęścia na ręce ujeńca. No, tego jeszcze nie widziałem. Smoczy kryształ doszedł. W 20 turze. Dobre, dobre. Okej, nie ma to jak Armagedon. I co ważne, są dwie kamienne tarcze. No, dwa Feniksy urywala na ręce, to też rzadki widok. Nie ma tutaj kart. Jedną kartę na cmentarzu, także nic nie zrobi. No te mumie tutaj nie dają spokoju Damiri. Cholerstwo. Trzecia kamienna tarcza, ale jaja. No i mamy tutaj moc natury. Że można rzucać tutaj kreaturki na pierwszą linię. O, skop w czasie. Okej. Pozostały dwie kamienne tarcze.
Kolejny kosmiczny deck, tym razem od jeńca. No, świetnie się to ogląda. Dobrą kartę i nie czuj. Kolejny raz magiczny przekupień. Na ręce. Parę fajnych kreaturek. No tutaj grę robią na razie Greidowi, Mogilnik i Mumie z Sahar. Do tego nie ma wątpliwości. No proszę, kolejna tarcza będzie zbita. Ale tutaj rywal też bardzo ładnie to rozegrał. Turę. Co tu zrobi jeniec szuj? Za chwilę się przekonamy. Atakuje kreaturami i wystawia trzecią. Ale się tutaj obaj gracze atakują stworzeniami. Fajnie to wygląda. Ach, lodowy meteor w takim momencie doszedł. No. No, teraz Great przyspieszył grę. Tutaj jest dopałka. Trzecią, czy zbić trzecią tarczę. To zawsze jest coś. Od razu przyspieszył grę, ruchy Epam Great. No, po trzy karty. No i po raz kolejny księżycowy Feniks wkracza na pole bitwy. Jesus. Surowców od groma mają obaj gracze. Co z tego, jak mało kart. Okej. No, kolejny świetny deal. Doszły fajne karty. Jest gniew Arkata. Co się tutaj dzieje? Dobra. Gramy dalej. No może teraz, powtórka z rozrywki.
Okej. Pierwsza linia rusza do ataku. No, czy to nie będzie koniec tego pojedynku? No nie, tutaj jeszcze trzy karty tylko na cmentarzu. Właśnie. I tutaj jest dylemat. Na pewno u Grejda. Dobrą kartę Jensui. Tak się zastanawiałem, czy spojrzy na rękę rywala. Ładnie, 8 do 5, ale tutaj cały czas trzeba uważać. No piękne zagranie, coś niesamowitego. No faktycznie, świetnie się to skombiło. Mumia Sahar znowu. Osiem do 5. No to jest taki deck Damiri wymęczy. Do wymęczenia rywala. Powolny trolling. Ładnie. Tak jest. Świetny pojedynek, świetny deck. Dzięki Jensui za tego plika. Świetnie się to oglądało. Pierwszy raz widziałem tak często grany Ogród Ekstazy oczywiście. Pewnie parę osób podchwyci ten deck. No, świetnie to wyglądało, naprawdę. No, bardzo szybki pojedynek. Pomimo 30 tur. 20 parę minut. No, naprawdę. Użyte zaklęcia 13-25. Stworzenia 22-31. Nieźle. Lód szczęścia. Sporo tego. Zobaczcie. Trzy takie istotne kolumny. Zaklęcia, stworzenia i łuty szczęścia. Jak dużo tutaj Jensui zagrał w tym pojedynku. Tego wszystkiego. No, fajny deck. Także kochani, zapraszam was do komentowania tego pojedynku. Jest co. Dzięki jeszcze raz za tego plika. Świetny, świetny pojedynek. Zapraszam was na kolejne odcinki z serii Might and Magic Duel of Champions. Jak widzicie, warto zaglądać, bo tutaj gracze podsyłają no mega po prostu pojedynki. Coś niesamowitego. Dobra, kochani, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Hej!